Nie. Siadaj i mów. Mów. Siadaj, mów. Opowiadaj, jesteśmy na żywo cały czas na kanale. To nie jest ustawka. To nie jest ustawka, żeby nie było. Będzie to materiał później poszkodowany 24. To nie była ustawka, kochani, naprawdę. A więc jeśli możecie na swoich Twitterach, Facebookach i innych kanałach społecznościowych napisać, Biedra jest już na wolności. Tak, więc bardzo byłoby fajnie. Ale czekaj, muszę... Słuchajcie, a zobaczcie, jak dobrze oglądacie misję. U nas na żywo pierwsi podamy informację, że Jacek już jest na wolności. Misja! Ja może jeszcze raz krzyknijmy. Bóg, honor i ojczysta! Bóg, honor i ojczysta! Bóg, honor i ojczysta! Bóg, honor i ojczysta! Kochani Państwo, z całego serca Wam dziękuję, że przybyliście nie tylko na to spotkanie, ale zwłaszcza na marsz. Na marsz Polaków, do którego byliśmy świetnie przygotowani, ale policja naprawdę mocno nam pokrzyżowała szyki. Ja jestem uśmiechnięty i nie mam zamiaru się smucić. Wierzę gorąco, że moje zatrzymanie przekuliście w sukces i niech świat usłyszy, że taką też cenę płaci się za niezależność. Można wziąć wielkie pieniądze, można wąchać się z partiami politycznymi, ale wtedy, czy bylibyśmy niezależni, czy ta pierwotna idea marszu byłaby zachowana? Wydaje mi się, że nie. Krzyknijmy raz jeszcze mocno. Wielka Polska niepodległa! Wielka Polska niepodległa! Wielka Polska niepodległa! Słuchajcie, ja z tego miejsca chcę bardzo podziękować Robertowi Piskorskiemu, na którego naprawdę mogę liczyć, jak mnie zawinęli, wam opowiem pewnie wszystko, bo tak pierwszy raz nas zatrzymali, potem drugi raz Robert przejął stery, przejął auto, doprowadził wszystko do końca, brawa do Roberta! Naprawdę na Roberta zawsze mogę liczyć, Stachowi, całym ekipie przyjaciół, którzy ze mną są, którzy ze mną byli, którzy ze mną wiem, że będą. Uważam, że to był mój obowiązek prawdziwego Polaka, niefarbowanego lisa. Tak jest, brawo, 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 naprawdę. Takie marsze budujemy na przyjaźniach, budujemy na lojalności, budujemy na serdeczności, ale zwłaszcza na wartości, którą jest patriotyzm. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten antysystemowy, niezależny marsz sprawił, że dzisiaj Wrocław stał się prawdziwą stolicą polskiego patriotyzmu. Wielkie brawa dla was! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Z całego serca, słuchajcie, dziękuję niezastąpionej naprawdę wojowniczce w sprawie upamiętniania Kasi Sokołowskiej. Jest niesamowita w tym, co robi. W upamiętnieniu tych, o których władza i mainstream próbuje milczeć i zamilczeć, dokonując drugiej egzekucji na nich poprzez skazywanie ich na niepamięć. Wielkie brawa raz jeszcze dla Kasi Sokołowskiej. Nie słyszałem jej przemówienia. Pomyślam się, co w nim było. Wysłucham na pewno, jak będę w domu. Dziękuję z całego serca Piotrom, którzy są jak skała, nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. Wspaniałym Piotrom, Szlachtowiczowi i Korczarowskiemu. Dziękuję, że jesteście, że przemawialiście, że transmitujecie ten marsz. Naprawdę ogromne brawa dla was. Myślę, że czujecie ten wrocławski klimat. Ten przyjaźń, patriotyzm, lojalność, nie zbudowane na pieniądzach, ale zbudowane na pięknych wartościach. To jest coś, na czym można budować na lata. Zwłaszcza, że wszystkich nas nie zamknął. Wszystkich nas nie zamkniecie! Wszystkich nas nie zamkniecie! Wszystkich nas nie zamkniecie! Wszystkich nas nie zamkniecie! Słuchajcie, ja nie wiem, czy byli, ale chyba byli. Karetka pogotowia była. Karetka pogotowia Natural Wit. Obiecałem, że im podziękuję. Bardzo im dziękuję. Chcieli zapewnić takie bezpieczeństwo w trakcie marszu. Tam w karetce też były bliskie mi osoby. Zwłaszcza jedna osoba,
Dziękuję jej osobiście. Kto te osoby zna, ten wie, o kim mowa. Dziękuję, brawa dla Natural Vit. Słuchajcie, naprawdę chcę, żeby tutaj był za chwilę wielki hałas. Dla tych, na których naprawdę we Wrocławiu zawsze mogę liczyć i którzy są pewną ostoją, kibice Śląska Wrocław. Kibice Śląska Wrocław, Lechii Gdańsk oczywiście, ale byli także kibice innych klubów piłkarskich. Dzisiaj kibice Śląska Wrocław powiedzieli bardzo jasno, idziemy ponad podziałami, idziemy w zgodzie, w narodowej zgodzie i nie ma znaczenia, czy dzisiaj maszerują z Zagłębia Lubin, z Lecha Poznań, z Lechii Warszawa, ze Śląska, czy z Lechii Gdańsk. Wszyscy idziemy razem, bo to jest nasza wspólna ojczyzna, nasza Polska. Śląsk Wrocław! Śląsk Wrocław! Śląsk Wrocław! Śląsk Wrocław! Śląsk Wrocław! Słuchajcie, należą mi się te podziękowania. Naprawdę wielkie brawa dla kibiców. Że ten... miło mi bardzo, ze wzajemnością braterską, rzecz oczywista. Słuchajcie, dziękuję wam naprawdę. Wy jesteście tą iskrą, która wierzę gorąco, rozpali ogniska w innych miastach. Bo moim marzeniem jest, aby takie marsze Polaków jak ten nie były po to, żeby konkurować z Warszawą czy z innym miastem, ale po to, by takie marsze niezależne, gdzie organizatorzy i uczestnicy nie wąkają się z ekipą władzy i mainstreamem, odbywały się we wszystkich stolicach województw w całej Polsce. To jest moje marzenie i wierzę gorąco, że dzięki waszemu zaangażowaniu, bo wy jesteście przyszłością tej ojczyzny, to jest do zrobienia. Stąd wielkie brawa dla was wszystkich. Policjanci pytali, co pan miał dzisiaj mówić, o czym pan miał dzisiaj przemawiać, o czym miały być pana prelekcje. Co pan miał na myśli? Co pan miał na myśli? Bo zatrzymano mnie właśnie za domniemanie, że mogę mówić o sprawach, które nie wpiszą się w narrację głównego nurtu. A ja powiem wam, co miałem na początek powiedzieć, że ten marsz, Marsz Polaków, Marsz Niezależny. Ja jako Jacek Międlar, ja jako organizator, ja jako Polak dedykuję w pierwszej kolejności tym, którzy są zapominani. Komu? Ofiarom i świadkom ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Z Zamojszczyzny, z Wołynia, z Podola, z Małopolski Wschodniej i z Podkarpacia. Ten marsz dedykuję polskiej samoobronie, która do dnia dzisiejszego nie doczekała się pomnika, tablicy, godnego upamiętnienia. Polskiej samoobronie, którą tworzyli niejednokrotnie nastolatkowie, osoby starsze, tylko po to, by bronić suwerenności, niepodległości swoich polskich rodzin, naszych rodaków, przed zbrodniarzami z ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów i cywilom ukraińskim, którzy ich wspomagali. Ta dedykacja jest tym bardziej ważna, że jest ona odpowiedzią na zakłamywanie historii za Bugiem, w kraju za Bugiem, ale także na terenie naszej ojczyzny. Im winniśmy postawić pomnik trwalszy niż ze Spiżu. I tym pomnikiem niech będzie wasza obecność i wasz marsz. Nasz marsz, który razem tworzymy. I te szlachetne, zaszczytne hasła, które wygłaszamy. A to, że zostałem dziś zatrzymany, a ten marsz u początku chciałem dedykować tym, których skazuje się na drugą śmierć, śmierć niepamięci, sprawia, że obecna ekipa władzy po raz kolejny okrywa się hańbą. Hańba! 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 Hańba!
Hańba! Jednak my jesteśmy odpowiedzią, szanowni państwo, na to hańbienie pamięci, na to wskazywanie na niepamięć. Wasza obecność, ten marsz, to jest podwalina albo nawet już pomnik trwalszy niż ze Spiżu, który stawiamy pomordowanym, który stawiamy bohaterom, także tym najczęściej partyzantom Armii Krajowej, batalionów chłopskich i zwykłym Polakom, którzy brali udział w operacji Wisła, nie po to, by wspierać jakiś tam reżim, ale po to, by bronić swojej ojczyzny i życia swoich rodzin. Dla nich należy się cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Tego buziaka, słuchajcie, przekazałem pani Irenie Tyszewskiej. Osobie wybitnej, wspaniałej, o niesamowitej wiedzy, a także pamięci świadka ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Wielkie brawa. Polska niepodległość. Ta definicja, rozumienie tego pojęcia Polska niepodległość kryje się pod hasłem tegorocznego marszu. Polak w Polsce gospodarzem. Państwo wolne, państwo niezależne i suwerenne, w którym nie jesteśmy nędzarzami i niewolnikami, ale jesteśmy gospodarzami i my decydujemy o kształcie tego państwa. Polak w Polsce gospodarzem to jest polska niepodległość, a każdy, kto bojkotuje to hasło, bojkotuje naszą niepodległość, jest wrogiem naszego państwa i naszego narodu. Szanowni państwo, wy pokazujecie, że w tej ojczyźnie jest nadzieja. Za to wam dziękuję. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję. Pozwólcie, że usiądziemy. To była przemowa spontaniczna do was teraz. Przekazuję mikrofon może teraz Piotrowi. Mów dalej, opowiadaj, jak policja cię zgarnęła, za co, bo to jest chyba najbardziej ciekawe. No, czy już wiemy o tym, że dokonałeś zbrodni, jak się mówiło? Myśl o zbrodni, że oni chcieli wiedzieć, co powiesz. No tak się zastanawiam, czy jak dojadę jutro do Warszawy, że też mnie nie zgarną, bo mniej więcej mówiłem o tych samych rzeczach podczas mojego przemówienia. A mówiłeś, jak... a nie myślałeś. No, mówiłeś. Aha, no właśnie, to, czy nie, bo mam to w sercu. I chcę tylko może jednym zdaniem, zanim ci oddam mikrofon. To, co powiedziałem dzisiaj podczas marszu, jeśli damy zapomnieć o tej zbrodni, o Wołyniu, to będzie nasz koniec. Po prostu, jeśli zapomnimy o nich, nie rozliczymy tej zbrodni, zbrodni ze specjalnym okrucieństwem, to jest oficjalne jakby uklasyfikowanie tego ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, to nie mamy... Nie przetrwamy tego. Wali się Kościół, wali się wspólnota, ale to jak gdyby na tym źle, które zostało dokonane przez Ukraińców, możemy z racji tego, że przede wszystkim oddamy im hołd, tym pomordowanym, bo oni byli mordowani z jednego powodu. Za to, że są Polakami. Nie dlatego, że coś zrobili, ukradli, zabili kogoś, że są Polakami. Pamiętajcie, dlatego ja, jeśli chodzi o mnie, jako szlachtowicz Piotr, Polak, patriota, ale też i dziennikarz, udało mi się namówić moich kolegów z redakcji, żeśmy dzisiaj tu przyjechali i dzisiaj uczestniczyli w tym marszu, bo upominamy się, bo organizatorzy tego marszu i ludzie, którzy przemawiają na marszu, upominają się o rozliczenie tej zbrodni. Musimy odnaleźć duszę naszego narodu. Jeśli tego nie zrobimy, będzie po nas. I bardzo się cieszę, bo ja widziałem tę iskrę dzisiaj na ulicach Wrocławia. Nie spodziewałem się tego. Jestem naprawdę cudownie zaskoczony. I jeszcze raz dziękuję wam za to, że jesteście. Brawa dla Polski.
Tylko każdy, bo cały czas obserwujemy tutaj czat, proszę Państwa, no zaraz będą 3000 osób, które oglądają nas na żywo, to apel do naszych widzów, proszę przekażcie, co myślicie o dzisiejszym dniu tutaj na tym czacie, Jacek zaraz będzie przemawiać, ale myślę, że kątem oka też będzie ten czat obserwować, napiszcie, czy się cieszycie z tego, że wyszedł, napiszcie, co sądzicie o tej władzy, jestem bardzo ciekaw waszej reakcji, niech Jacek też zobaczy, że to nie tylko garstka nas tutaj, ale tysiące Polaków z całej Polski. Bardzo dziękuję naprawdę Piotrze, jeden Piotrze drugi, zaraz Kasia pewnie, mikrofon dostałem już spokojnie. Słuchajcie, pozwólcie, że ja wstanę, bo tak mi jest wygodniej, nie mam w zwyczaju, żeby przemawiać do takiego tak dużego grona na siedząco. Już posiedziałeś, czego tak? Proszę, siedziałem tam przez 8 godzin naprawdę, cały czas na krześle i cały czas skuty, najpierw do tyłu, potem do przodu, natomiast... Co? No, sami policjanci, ci mundurowi, którzy mnie zatrzymali, zwykłe żołnierzyki, oni jak potem już wyłączyli te kamery nagrywające całe zatrzymanie, to powiedzieli, w takim bezczelnym cyrku jeszcze nigdy nie wzięliśmy, nie braliśmy udziału. Nigdy nie braliśmy udziału. Coś skandalicznego. Słuchajcie, ja powiedziałem im, słuchajcie, popatrzcie, Telewizja Polska, TVN, Polsaty, pokazują niejednokrotnie Białoruś na przykład, albo inne kraje, gdzie tam zamyka się opozycjonistów. Ja jestem opozycjonistą, bo ja nie wpisuję się w tę narrację, która jest teraz. I mówią, ale skandal, Europa i cały świat winien interweniować. To samo zrobiono ze mną, bo zamknięto mnie nawet nie na samym marszu, ale zamknięto mnie przed marszem w myśl tak zwanej jakiejś myśl o zbrodni. Co autor miał na myśli, albo co autor mógłby powiedzieć? Tak więc postąpiono w mojej ocenie skrajnie antydemokratycznie, wręcz totalitarnie, autorytarnie wobec mnie. Miało to na celu trochę wprowadzenie dezinformacji w sprawie marszu, dezorganizacji marszu, ale jednak mam nadzieję, będę potem oglądał, że ten marsz się naprawdę udał. Jeżeli chodzi zaś o sytuację przed marszem, żebyście wiedzieli, kryminalna z Wrocławia, bo chyba to możecie wiedzieć, już tydzień czy półtora tygodnia zaczęła nachodzić moją rodzinę. Dopytywać się, co Jacek chce zrobić, jak Jacek chce zorganizować marsz, czy może Jacek coś mówi o jakichś prowokacjach, a może będą jakieś fajerwerki. Co Jacek o tym mówi? Dopytywanie i nękanie moich najbliższych. Następnie zaczęto nękać też mnie. W dniu wczorajszym także najechała mi pod dom kryminalna z wydziału tutaj z komendy wrocławskiej, wojewódzkiej i dopytywać się, jak marsz będzie wyglądał, że jak to będzie, jaka jest trasa. Mówię, słuchajcie, otwórzcie sobie internet prawo.pl, pierwszy lepszy artykuł na temat marszu i tam wszelkie informacje będziecie mieć. Śmierdziało mi na kilometr, że będą zatrzymane. Robert i cała ekipa tutaj najbliższa jest mi świadkiem. Mówiłem, zatrzymają mnie, dupie to mam. Zatrzymają po dwóch dniach, wyjdę po 48, natomiast proszę was, żebyście wy ten marsz potrafili poprowadzić. Trzeba takich scenariuszy zawsze mieć z tyłu głowy, coś takiego się może wydarzyć, wszelkie dyspozycje mieli przekazane, jak marsz poprowadzić, zwrócić uwagę na wszelkie szczegóły, także przez mecenasa Jarosława Litwina, którego z tego miejsca chcę serdecznie pozdrowić i podziękować, że na Sołtysowickie mnie właśnie odwiedził, Jarek Litwin z Oławy, wielkie brawo za niego. Nie wiem, gdzie jest, nie mam okularów, ale efekt także tu jest. Przed chwilą był. No właśnie. Słuchajcie, śmierdziało tym na kilometr. Jedziemy sobie na 3 auta. Na szczęście moje jechało pierwsze. Serwisowane, przyglądy techniczne, OC. Wszystko na szczęście było. Trójkącik i gaśnica także były z tyłu. To ważne, żebym mandatu nie dostał. Nikogo nie łapali. Akurat nie złapali mnie. Oj, gdzie jedziecie? Ja mówię, na grzyby. No. Powiedziałem, że na grzyby jedziemy. Nie wiem, czy uwierzyli. Pani policjantka zapisała, nie może grzyby? No to jest jesień, są no. Grzyby. Pani może szukać. Nie no, żartuję. Przepraszam. Dobra, słuchajcie. No i tam dmuchałem w balonik. Ja akurat nie jestem praktycznie no alko, także oczywiście 0,0, bo ja prawie praktycznie w ogóle nie piję alkoholu. No i pojechaliśmy dalej, ale już śmierdziało nam, że zaraz coś się wydarzy. Kwestia 5 minut, zjeżdżamy rondem w kierunku Jagodna, jedziemy trochę inną trasą niż zwykle, bombki za nami, mówię, no panowie to za nami, nie, tam jeszcze byli dwa auta, były jakieś inne za nami, musimy się zatrzymać, zatrzymaliśmy się, oni nam tam wskazywali, gdzie się mam zatrzymać, zatrzymaliśmy się w niesamowicie niefortunnym miejscu, bo na przystanku autobusowym, gdzie są tylko dwa pasy,
Jeden w jedną, drugi w drugą stronę. Wszyscy się gapią. Ci policjanci wykręcają taki cyrk, że aż się to w głowie naprawdę nie mieści. Ledwo mi powiedzieli tak naprawdę, za co mnie zatrzymują. Ten policjant sam dokładnie nie wiedział. Coś mówił o ksenofobii i tyle, skumnie, zapakował mnie do auta. Ja tam jeszcze przekazywałem jakieś dyspozycje. Nagle Jurek, gdzie jest Jurek? Nie ma Jurka. Jest Jurek? Nie dojechał jeszcze. Jurek taki wykręcił tam taką aferę z tymi policjantami, że jego nazwisko dzisiaj podczas zatrzymywania mnie pojawiało się naprawdę z 15 czy 20 razy. Kim jest ten Jurek, że on tak się kłócił z nami, bo on kręcił lajfa? No i mnie zatrzymali. To głupi by na to nie wpadł. Głupi by na to wpadł, przepraszam. Głupi by na to wpadł, że zatrzymują mnie w związku z marszą, żebym tylko w marszu nie wziął udziału. Ale naprawdę gdzieś tam w sercu była taka radość i nadzieja, że braliśmy to pod uwagę. Jeszcze dzisiaj rano gadaliśmy, mówię, zróbcie to, 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 to i to. Nawet braliśmy pod uwagę, że nas dwóch zawinął. Stachu, nie wiem, czy jest Stachu. Stachowi mówiliśmy, Stachu, ty będziesz musiał to byku poprowadzić. Stachu mówi, absolutnie. No i przekazywaliśmy te informacje. Tam staliśmy od godziny 12.30. No i skupny byłem do godziny 20.20 mnie chyba wypuścili. O 20.20. Co do tych samych funkcjonariuszy, tych takich młodzików, to naprawdę byli sympatyczni i nie robili żadnych problemów, czy żeby z toalety skorzystać. Czy nawet na koniec, już wiedzieli, gdy mnie wypuszczają, przyjechał mecenas Litwin, zrobili mi i mecenasowi kawę. Natomiast, mówię, gdy kamery zostały wyłączone, bez jakichkolwiek obaw powiedzieli, no w takim cyrku bezczelnym jeszcze nigdy nie braliśmy udziału. Prewencyjne zatrzymanie, za marsz. Za przedmarsz. Powiem tak, informowano mnie, co się dzieje na marszu, na szczęście. Tyle dobrego. Miałem okazję im poopowiadać o ukraińskim ludobójstwie na Polakach. Miałem im poopowiadać o tym, jaka jest prawdziwa historia. Słuchali, wydaje mi się, z zainteresowaniem. I tyle dobrego, jak wyjść z Ewangelią, czy dobrym słowem, czy prawdą, to także i do tych, którzy nie są zewangelizowani, którzy tej prawdy jeszcze nawet nie liznęli. Stąd od strony takiej ideowej, myślę, że jakiś to sens miało. Od kwestii organizacyjnych, no, plany trochę pokrzyżowali w sposób iście bezczelny. Tak wyglądało całe zatrzymanie, tak wyglądało to, jak mnie traktowano. Oczywiście grożono mi, że na 48 jadę na podwale do aresztu pod sądem. Ja już nawet mecenasa Litwina o tym poinformowałem, że jadę na podwale. Już pytali się, czy jakieś ciuchy potrzebuję, żeby sobie wziąć na zmianę. Że twierdzili, że podobno prokurator mi chce w związku z marszem jakieś zarzuty postawić. Mówię, jak może mi w związku z marszem postawić zarzuty, skoro ja w tym marszu nie biorę udziału. Tak więc Bareja wiecznie żywy. Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że wam się miło słuchało i ciekawie wam opowiedziałem. Przypomnę Jacka i pamiętasz, na pewno pamiętasz Jacku, jak mam taki déjà vu, trochę z Londynem i z lotniskiem Stansted. Niewielu może was zwie, ale to ja byłem człowiekiem, który czekał na Jacka w Londynie na Stansted. I po półtorej godziny czekania, po tym jak samolot wylądował o czasie, stwierdziliśmy, że chyba coś jest na rzeczy i trzeba pójść zapytać włodarzy lotniska, gdzie jest Jacek Biedler. Przyszło do mnie czterech uzbrojonych mężczyzn, policjantów brytyjskich plus dwóch tajniaków. No i zaczęli wypytywać o tamto i o tamto. I tutaj, ale nigdy nie sądziłem, naprawdę nigdy nie sądziłem, że 11 listopada dziennikarz oficjalnego portalu działającego w prawo.pl zostanie zamknięty na kilka godzin za myśl o zbrodni. Taka krzywa akcja. Po tym jak Anglia upadła moralnie, światopoglądowo i tak dalej, i tak dalej, to wiecie na pewno, a jak nie, no to słyszeliście różne rzeczy. To nie jest dla mnie zaskoczeniem, może inaczej, wtedy też było zaskoczeniem, bo nie wpuszczanie kogoś, obywatela Rzeczpospolitej Polskiej bez powodów, naprawdę było czymś szokującym, ale nie sądziłem nigdy, że w mojej własnej ojczyźnie, w której rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dojdzie do takich sytuacji, w których dziennikarz jadący na marsz, który legalnie organizuje, zostaje za to zatrzymany. To jest po prostu, słuchajcie, no tak jak mówiliśmy wcześniej z Piotrem Korczarowskim, to jest odpał, to więcej niż Orwell.
To jest masakra, z którą ja mówię nie, no i co? To znaczy, że to jak dzisiaj, jutro albo na antenie powiem w poniedziałek, że Międlar jest absolutnie, że to co powiem, to jest i tak jak myślę, że Międlar został zatrzymany absolutnie bezprawnie, że to nie jest już Białoruś. To są Chiny. To są komunistyczne Chiny, gdzie zamyka się ludzi za to, że wierzą w Jezusa. Albo ich się morduje. Albo wysyła do obozów koncentracyjnych. Więc to nie, to już jest naprawdę stan już taki najniższy, że za myśl o zbrodniarz atakuje się kogoś, zamyka się go, tylko żeby, bo może coś powie. Ale to tak jak mówiłem na początku, boją się nas bardzo. Piotr Kołczerowski. Ja bym mimo wszystko tam Kasi, bo to nie tylko mój dobry gest, tu czat się upomina koniecznie, chcemy. Tak, tak, tak. Co ciebie, mówi. Co u mnie? Nie, jak żyje. Może o tym Wołyniu, co? To znaczy, ogólnie, no w sumie dzieje się troszeczkę w moim życiu. Ostatnio, no w sumie tak, mogę się podzielić tutaj, bo na pewno zostanę wysłuchana przez większą teraz liczbę osób niż z mojego lajwika facebookowego. Tak, ale muszę nawiązać do sytuacji, która właśnie miała miejsce w marcu bieżącego roku, ponieważ wtedy zostałam zwolniona z pracy. Wiem, że to za moją działalność, ponieważ pomimo tego, że nie przedstawiono mi powodu zwolnienia, zwolniono mnie z dnia na dzień. Pracowałam tam 3 lata, ale na czas określony, dlatego nie musieli podawać powodu zwolnienia. Umowa miała mi minąć, tak dla wyjaśnienia, w przyszłym roku dopiero. Także zwolniono mnie z dnia na dzień, nie powiedziano w ogóle dlaczego, ale wiem, ponieważ już ptaszki wcześniej ćwierkały, że ktoś tam nie był zadowolony z mojego takiego filmiku, czyli mojej takiej oceny pomocy państwa polskiego w stosunku do banderowskiej Ukrainy. Poza tym też ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i coś tam też mnie szkalował. W lutym, dokładnie. I to wszystko dotarło do mojego pracodawcy. W każdym razie to tak w ramach wstępu. I później ja oczywiście w tym samym czasie pracowałam tak społecznie dla mojej fundacji, bo nie pamiętamy, która istnieje od 2018 roku, ale w pewnym momencie no, straciłam źródło utrzymania i zaczęłam się zastanawiać, co dalej ze mną i jak można by to ładnie wszystko połączyć, żebym mogła w tej chwili powiedzmy, że nawet 24 godziny na dobę poświęcić się tej mojej fundacji. I złożyłam od razu papiery do KRS-u, zmieniłam statut. I miałam po prostu w głowie to, że chcę się zatrudnić w mojej fundacji i chcę zacząć prowadzić działalność gospodarczą, czyli sprzedawać między innymi właśnie koszulki o tematyce ukraińskiego ludobójstwa, jakieś bluzy i inne gadżety. I muszę się pochwalić, że chociaż nie wierzyłam w to, albo to za długo czekałam, ponad pół roku, ale już jestem zatrudniona, zatrudniłam się na najniższą krajową, oczywiście, żeby nie naciągać zbytnio i darczyńców. Od września pracuję właśnie w mojej fundacji, natomiast tak, żeby po prostu utrzymywać się nie tylko właśnie z tych darowizn, no dlatego postanowiłam założyć tą działalność gospodarczą i myślę, że ruszę gdzieś za tydzień, ponieważ już koszulki zamówione są, sklep internetowy już praktycznie skonfigurowałam, także nie dość, że będę robić te wszystkie akcje, które do tej pory robiłam, czyli wysyłać bezpłatnie na przykład ulotki, wlepki, plakaty na 11 lipca czy 1 listopada, to również będę po prostu sprzedawać różne gadżety w tematyce ukraińskiego ludobójstwa, a przede wszystkim właśnie te koszulki i na przykład bluzy. Także no tyle z tego, co po prostu no, u mnie słychać. Ja nie zamierzam absolutnie poprzestawać w tym, co robię, a tym bardziej w tej chwili to, że się zatrudniłam i to, że zamierzam rozwinąć tą fundację, to jest takie przypieczętowanie tego i danie do zrozumienia tym tam gdzieś wysoko, tym wyżej ode mnie, którzy chcą mi gdzieś w jakiś sposób przeszkodzić, że no niestety
Mnie nie można, znaczy nie, to w ten sposób, nie można mnie zastraszyć, ja po prostu... Jeżeli się już boisz, tak, jeżeli się ich już boisz, to jesteś niewolnikiem i absolutnie nie możemy im pokazać. Jeżeli ja zrobiłabym krok w tył, to mogłabym też w jakiś sposób wpłynąć na innych ludzi, którzy jakby w pewnym sensie widzą we mnie jakąś tam nadzieję na to, że ten temat, no może on ujrzał światło dzienne, ale że ten temat po prostu wypłynie na głębie, tak? Dlatego nie, dlatego to jest taki jasny przekaz do tych szkodników, że absolutnie ja się dopiero rozwijam, nie? Ja dopiero zaczynam, pomimo wieku, no, który mam, to ja mam bardzo dużo jeszcze energii, bardzo dużo i bardzo dużo przede mną jest do zrobienia. Dziękuję bardzo. Ja bardzo chciałem podziękować i Kasi, i Jackowi za to, że dotykają tego tematu, że dokumentują ten temat, że walczą o prawdę. Ja mam rodzinę z Kresów Wileńskich, czyli nie z tych dolnych, jak tak określam, to jest moje własne określenie, ale pamiętam dokładnie mój dziadek, który umarł, gdy miałem 7 lat, on mi mówił o Katyniu, on mi mówił, bo był 6 lat w łagrze sowieckim i opowiadał mi też o UPA. Więc ja wiedziałem o UPA i o ludobójstwach, które nie tylko UPA, ale w ogóle Ukraińcy dokonali na wtedy to w Polsce, w II Rzeczpospolitej, na tych terenach okupowanych. Kochani, ja tego chciałem właśnie podziękować Jackowi za to, że dokumentuje rozmowy, bardzo ważne rozmowy, potrzebne właśnie, z osobami, które widziały tę zbrodnię na własne oczy. Którym ta zbrodnia rzuciła się na całe życie, a musimy wiedzieć, musimy to rozliczyć. Jeszcze raz będę to powtarzał. Dziękuję Kasi za to, że tak niezłomnie walczy o to, by powiedzieć prawdę, by nie nazywać, jak to mówi Płaczek, szamba perfumerio. Żeby mówić o tym, że są pewne rzeczy, że nie są naszymi przyjaciółmi, że budują tożsamość narodową na mordercach Polaków. Chcę, żeby to jasno wybrzmiało. I mogę za to iść do więzienia, nie boję się tego. Jeśli zamówienie prawdy mam iść do więzienia, bardzo proszę. Dzisiejszą tożsamość Ukrainy buduje się na banderyzmie. A banderyzm to jest to, co spowodowało, to są ci, którzy mordowali Polaków na Wołyniu. Koniec, kropka. Nie ma tu żadnego pola na dyskusję, na jakieś argumenty. To jest fakt. Potwierdziło to setki historyków. Więc jeśli ktokolwiek z Polaków próbuje polemizować, a to są ciężkie czasy, nienawidzę słyszeć, jeśli ktoś z Polaków mówi teraz, a wiesz, bo Polacy byli tak w tej II Rzeczpospolitej, takich gnębili, tak jak to pokazywane było. To jest nieprawda. Oczywiście, że nic nie prawda. To jest historyczne kłamstwo. To jest historyczne kłamstwo. Ja mówię, to nie jest tak. Nie było takiego powodu. Nawet jeśli jakiś Ukrainiec czuł się gorszy od Polaka, czy to jest powód, żeby z kobiety, która jest w 9 miesiącu ciąży, na żywca wyciągać to dziecko? Czy to jest powód, żeby robić takie rzeczy, że słuchajcie, jak ja czytałem o tych sposobach mordowania Polaków, to jest groza, nie wiem, nie ma takich słów, żeby wyrazić. Czy to jest jakikolwiek powód, żeby kogokolwiek, jakkolwiek zabić w takiej ilości, jak zabito. Nawet nie możemy w tym momencie dojść, czy to jest 170 tysięcy, czy to jest więcej niż 200 tysięcy. Niektórzy nawet mówią o 300 tysiącach. Trudno to dywagować. Fakt jest faktem. Ludobójstwo jest. I to jeszcze ze specjalnym okrucieństwem. To nie napisał Szlachtowicz, Międlo czy Sokołowski, to napisało ONZ. Klasyfikowano to w sposób taki, a nie inny. I bardzo się cieszę, że są osoby, które zajmują się tym, jak tylko można, mówimy o tym w realu, wracamy, tak jak we wszystkich kwestiach związanych z 14 czerwca, czyli pierwszym transportem Polaków do Auschwitz, do niemieckiego obozu, w którym przez pierwsze 2 lata mordowano tylko, może nie tylko, ale mordowano Polaków przede wszystkim. Po to został stworzony,
by wymordować Polaków. Dopiero później, dwa lata później, rozszerzono, powstał Birkenau i zaczęła się już stricte, zaczęło się stricte ludobójstwo również Żydów. Pan pozwoli, bo potem może na pytania będziemy odpowiadać, jeśli pan pozwoli. Ja tylko skończę. I walczmy o Polskę, walczmy o prawdę przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że dzisiaj czułem, idąc i relacjonując dla Brealu 24 prawdziwą Polskę. Dziękuję wam bardzo. Miałem już nie mówić, ale jeszcze to powiem. Słuchajcie, to, że dzisiaj zamknęli Jacka, to tak naprawdę zmobilizuje, myślę, że dziesiątki tysięcy Polaków za rok. Ja tak uważam. Tak to będzie wyglądało. Dziękuję. Tak naprawdę z tego wszystkiego należy wyciągnąć wniosek, mając na uwadze te liczne postępowania prokuratorskie, sądowe, wyroki irracjonalne, o których słyszycie w mojej sprawie. Ja jako osoba, która przeprowadziła 60 wywiadów ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa na Polakach i który razem z wszelkimi archiwami mam 400 tych wspomnień, to jest naprawdę ogromna liczba. Wydaje mi się, że teraz mi się chyba trochę po głowie obrywa za to, że tym tematem się zajmuję. To wszystko, o czym wspomniał Piotr, to jest, krótko mówiąc, prawda. To jest prawda, która jest niezaprzeczalna. Ja teraz nie będę rozwodził się na temat tego, jakie wnioski należy wysnuć z samych zeznań, z samych wspomnień. Jednak wniosek jeden może, pozwólmy sobie na jeden wniosek. Do 1939 roku naprawdę każdy ze świadków wskazuje, relacje polsko-ukraińskie były dobre, były serdeczne, były przyjacielskie. Mimo iż pojawiały się pewne błędy władzy sanacji wobec Ukraińców, jak na przykład rok 1938, gdy doprowadzono do zburzenia kilkunastu cerkwi grecko-katolickich na Zamojszczyźnie i Chełmszczyźnie zwłaszcza. Jednak dobre pytanie zadał Piotr, tylko czy to winno prowadzić do przerażającego bestialstwa, do tych kilkuset metod mordowania Polaków i torturowania ich? Szanowni Państwo, gdyby organizacje ukraińskie, te szowinistyczne, terrorystyczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego, takie jak chociażby organizacja ukraińskich nacjonalistów, miała takie militaria, jakie miała III Rzesza, miała taki zasób ludzki, jak III Rzesza, to nie mam żadnych wątpliwości, że te organizacje ukraińskie po Polsce przejechałyby się niczym czołg po świeżym asfalcie. Rozjechaliby nas żywcem, wymordowali w pień. A pomyśleć, że jeszcze 4 lata wcześniej Polak z Ukraińcem, Ukrainiec z Polakiem wspólnie świętowali Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny. Niejednokrotnie rzymski katolik był chrzestnym grekokatolika i na odwrót. Te relacje były naprawdę przyjacielskie. I nie jest prawdą, że Ukraińcy nie byli dopuszczani do polityki. Mieli takie same prawa, by powoływać do życia partie polityczne, jak je mieli Polacy. A to, że w latach 20. organizacje ukraińskich nacjonalistów bojkotowały udział w wyborach i napuszczali ukraińskich cywilów na Polaków, by tylko się nie jednoczyli, by tylko nie zakładali partii politycznych, by w ten sposób bojkotowali państwo polskie, stali się ofiarą propagandy, ofiarą manipulacji. I te ofiary manipulacji także poprzez swoje działania doprowadzały do tego, że na Polaków w pewnym momencie, choćby na krótki okres czasu, zaczęto, mówiąc kolokwialnie, spoglądać z byka. To jest prawda niewygodna, ale tak właśnie było. Ukraińcy mieli takie same prawa wyborcze, prawo bierne, prawo czynne, jakie mieli Polacy. A to, że byli kiepskimi politykami, a to, że część społeczeństwa ukraińskiego, zwłaszcza Rusinów dokładnie, ponieważ Ukraińcy się mówią się Rusini, Rusinów na Wołyniu, poddała się tej manipulacji szowinistów ukraińskich, no to jest wina tak naprawdę tych szowinistów, którzy dziś za wschodnią granicą są gloryfikowani.
Stąd podkreślam bardzo jasno, te relacje były naprawdę dobre. To podkreśla każdy ze świadków. Ale niestety, wraz z wejściem najpierw wojsk sowieckich, wejściem, wtargnięciem do naszej ojczyzny, niestety Ukraińcy, ukraińscy sąsiedzi, którzy jeszcze chwilę wcześniej z Polakami jedli przy jednym stole, biesiadowali, cieszyli się, łapali się za ramiona, podawali sobie ręce, zwłaszcza w koloniach wojskowych na Wołyniu, w których mieszkali, które były stworzone przez Polaków walczących z bolszewikami w okresie Bitwy Warszawskiej. Zwłaszcza, bo tam im oddano ziemię, tam rząd im przekazał ziemię. Zgubiłem wątek, momencik. To Ukraińcy współpracowali z NKWD i aparatami sowieckimi po to, by Polaków wywożono na Syberię. To była pierwsza skrajnie antypolska, wręcz terrorystyczna, fundamentalistyczna, szowinistyczna i nie braterska, nie przyjacielska, ale złowroga kolaboracja z wrogiem. Potem następnie przyszedł okupant niemiecki. Nie jest prawdą to, co niejednokrotnie podnosi się w jakichś odezwach. Czy z 45 UPA takie odezwy w maju na terenie Podkarpacia stosowała do Polaków, do rodzin pomordowanych już Polaków, że przecież my, Ukraińcy, wspólnie walczyliśmy z hitlerowcami, Tatarami i bolszewikami, a także Sowietami. Połączmy razem siły, mówiła UPA do Polaków z Podkarpacia, z powiatu na przykład Jarosławskiego albo Dynowskiego. Takie odezwy były. Dziś mówi się nieco podobnie, że przecież jesteśmy braterskimi wspólnotami, państwami, bo przecież tak jak Polacy walczyli z niemieckim i stalinowskim najeźdźcą, tak samo podobno ukraińska powstańcza armia walczyła. A jest to, szanowni państwo, nieprawda. Ta kolaboracja była antypolska, a nawet zdarzały się takie przypadki, jak w przypadku pana Romana Strągowskiego, jednego ze świadków, z którym rozmawiałem, że po tym, gdy wymordowano jego rodzinę, ten się obudził o 3-4 rano z dziurą na szyi. Na szczęście ta dziura na szyi została zatamowana pierzem, które rozrzucono z tych poduszek, które rozrywali ukraińscy zbrodniarze w Parośli, po to, by szukać jakiegoś majątku, jakichś zegarków, czy złota, tudzież srebra. Zatamowało mu krwawienie z szyi i on przeżył. Jednak co? Budząc się, obudziło go kapająca krew z sufitu. Głowa jego ojca, Julek, trzyletni braciszek z kromką chleba, który został zamordowany, babcia, dziadek, wujek i dalsze rodzeństwo. Kto mu pomógł? Polacy, co jest przerażające, także Niemcy. Także nie jest to prawda, co można wyczytać w odezwach UPA z 45. Nie jest to prawda, co się mówi dzisiaj w mainstreamowych mediach. Niestety. Ja nie mówię tego, aby podsycać nienawiść. Wstaję, ponieważ są to ważne słowa. Nie mówię tego, aby podsycać nienawiść do Ukraińców, do Rusinów, jak ich nazywano, ponieważ pojęcie Ukrainiec pojawiło się w grecko-katolickich cerkwiach na początku na Podkarpaciu. Do 44 tam nie było Ukraińców, byli Rusini. Nie mówię tego, by na nich napuszczać, by robić im krzywdę, by ich przeganiać batem, by w jakikolwiek sposób ich postponować. Mówię, szanowni państwo, po to, by oni także od nas otrzymali lekcje historii, której nie otrzymają w szkołach powszechnych za wschodnią granicą, której nie otrzymają w popkulturze, gdzie są challenge, gdzie śpiewa się Batko, wasz Bandera. Batko, wasz Bandera, wasz bohater, to jest kawał Cwela, bym im powiedział. To jest prostytutka Hitlera, który był w obozie niemieckim na lepszych, na korzystniejszych warunkach, z którego mógł w czasie swojego pobytu przekazywać dyspozycje zbrodniarzom takim jak Szuchewicz czy Kraczkiewski na Wołyniu, którzy wymordowali Polaków w setkach, dziesiątkach tysięcy. Nie, powiedzmy Rusinom, Ukraińcom, kochani, może Ukraińcy, to nie jest bohater, to jest zbrodniarz. Czy chcielibyście, żeby za zachodnią granicą niemieckie dzieci stawiały pomnik Adolfowi Hitlerowi?
Czy chcielibyście, żeby oni w przestrzeni medialnej mówili, że Auschwitz to był hotel dla Żydów? Chyba nie. A jeżeli tak, to jesteście psychopatami. To, co robiła ukraińska powstańcza armia wobec Polaków, to była zbrodnia największego kalibru. I Ukraińcy jako ludzie zasługują, by tę prawdę usłyszeć. Ja wierzę gorąco, że choćby jedno ze wspomnień, które gdzieś prezentuję w internecie, prezentuję wielu innych historyków, Kasia, że choćby jeden Ukrainiec nawrócił się, naprawdę odrzucił banderyzm po przeczytaniu i zapoznaniu się z tymi faktami i wspomnieniami, które prezentujemy, także ze wspomnieniem pani Ireny Tyszeckiej, której raz jeszcze należą się brawa. Polityka, Najwyższa Rada Ukrainy, rząd ukraiński, popkultura, media, szkoły powszechne. Nie tylko na terenie obwodu lwowskiego, na terenie niestety całego ukraińskiego kraju, tam UPA przedstawiana jest jako organizacja szlachetna. Zaledwie miesiąc temu ukraiński odpowiednik Instytutu Pamięci Narodowej wystosował komunikat, w którym mówię, że obecni współcześni żołnierze ukraińscy walczą tak samo, jak walczyła ukraińska powstańcza armia. Walczą tak samo, nabijają dzieci na płoty, torturują, rozczłonkowują. Czy wy naprawdę, Ukraińcy, chcecie powoływać się na to quasi-dziedzictwo, zbrodnicze dziedzictwo? Poszukajcie jakichś innych prawdziwych bohaterów w swojej historii. Poszukajcie gdzieś pierwiastków kultury, na których zbudujecie nie pomnik, nie dom na piasku, ale dom na skalę, tak aby wasze państwo nie było z dykty i papieru. Bo państwo budowane na zbrodni, państwo budowane na ludobójstwie nie ma przyszłości. Tak samo nie ma przyszłości państwo, które w sposób wystarczający nie dopomina się o swoich pomordowanych rodaków. A niestety z takim fenomenem, z takim problemem borykamy się my, Polacy. Zatem proszę was, patrzcie na to. Dajmy Ukraińcom lekcję historii. Bez względu na to, czy Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Tuskowi, czy innemu politykowi to się podoba, czy nie. Bądźmy ludźmi dla tamtych ludzi z innym obywatelstwem. I dajmy im prawdę. Dajmy im prawdę i powiedzmy, że Polska nigdy nie będzie brunatna. Że Polska nigdy, naród polski, nie pozwoli na gloryfikację zbrodniarzy, na uchwalanie takich uchwał, jak w grudniu 21 roku w parlamencie ukraińskim uchwalono 80. rocznicę ukraińskiej powstańczej armii z rekomendacją, by wybijano monety UPA, a także znaczki upamiętniające zbrodniarzy z UPA. Nie możemy na to pozwolić. Wykrzyczmy im głośno. Polska antybanderowska! Polska antybanderowska! Polska antybanderowska! Polska antybanderowska! Kochani państwo, mądrej głowie dość, tak myślę. Przekazuję mikrofon chyba Piotrowi. Myślę, że to, co mi w sercu dzisiaj gra, zostało wam przekazane. Pamiętajcie, to jeden z jakichś raperów, hip-hoperów mówi: nie dajcie satysfakcji wrogom, nie dajcie się podłamać, miejcie grubą skórę, uśmiechajcie się i miejcie optymizm. Z tego, co złe, potrafcie zawsze wyciągnąć coś pozytywnego. Z tego gównianego zatrzymania staram się wyciągnąć coś pozytywnego. Jestem tutaj dzisiaj z wami, mogę wam to powiedzieć. Wierzę gorąco, że także z tego zatrzymania i wy wyciągniecie prostą lekcję.
Tak kosztuje niezależność. To kosztuje niezależność. A my dzięki temu także możemy się jednoczyć i budować piękną, narodową wspólnotę. Dziękuję wam bardzo. Tak, tak, ja myślę, że zdecydowanie tutaj, proszę Państwa, nie słyszycie tych zakuluarowych czy zakulisowych dyskusji. Chodzi o to, że Kasia, żeby tutaj dzisiaj do nas dotrzeć, to się posługiwała komunikacją publiczną, pociągami, dlatego że no, gdyby jechała własnym samochodem, to by pewnie skończyła w tym samym miejscu, co Jacek Międlarna, a skoro nie przyjechała samochodem, to i musi wrócić tym środkiem lokomocji. Stajemy, brawo dla Kasi Sokołowskiej! Dziękuję wam wszystkim za po prostu no, takie przywitanie mnie. Ja naprawdę nie przywykłam do czegoś takiego. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Tylko jeszcze na koniec powiem, bo miałam jechać samochodem, oczywiście miałam ze sobą wziąć ulotki, które w ramach fundacji rozprowadzam. No niestety, uciekając przez pola, jakoś tak było za ciężko brać te ulotki. Tragedia. W każdym bądź razie tylko chciałam powiedzieć, jeżeli jesteście chętni, piszcie proszę na adres fundacji albo gdzieś tam znajdziecie mnie na Facebooku. Ja wysyłam bezpłatnie. W tej chwili mam znowu następne 30 tysięcy ulotek. Zamówiłam w sumie już prawie 200 tysięcy rozprowadziłam. Mam wlepki w tej chwili też o ukraińskim ludobójstwie. Wysyłam wszystko bezpłatnie. Proszę kontaktujcie się na biuro@wołyń.pamiętamy.org na ten adres mailowy lub gdzieś tam, nie wiem, na Messengerze. Ja wszystko wyślę po prostu, bezpłatnie wyślę. Tak. I wspierajcie koniecznie Fundację Wołyń Pamiętamy. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy chcieli jeszcze wam oddać głos, także proszę jeszcze nie uciekajcie, to nie koniec naszego spotkania. Jeszcze jesteśmy bardzo chętni, żeby porozmawiać o waszych refleksjach, odczuciach i czekamy na wasze pytania. Ja tylko sobie w trakcie tych wspaniałych przemów wypisałem trzy rzeczy. Słuchajcie, zostańcie, jeszcze nie wychodźcie, dobra? Jeszcze nie jest koniec. Jeszcze nie jest koniec, zostańcie, nie wychodźcie, mamy 25 minut na pewno. Także proszę, poświęćcie ten czas. Rzadko są takie okazje, żebyśmy byli wszyscy razem. Także skorzystajmy z tego i nie zawieńcie do domu. Tak, no spokojnie. Ja liczę na to, że kto jest zainteresowany, ten zostanie. A kto ma obowiązki, to przecież nie zatrzymamy nikogo na siłę. I tak dzisiaj wspaniale się nasi rodacy spisali. Marsz był liczny i piękny. Przechodząc do rzeczy, trzy ważne punkty, moim zdaniem ważne punkty, które tu dzisiaj nie padły, bo o samej zbrodni wołyńskiej to można by bardzo długo mówić i większość z Państwa chyba wie, na czym rzecz polega, ale tak na wyobraźnię chciałem podziałać i zwrócić Państwa uwagę, dzisiaj marsz oczywiście, jak Jacek powiedział, jest dedykowany polskiej samoobronie tam na Wołyniu. Ja, żeby przygotować się do naszej relacji dzisiaj, troszkę poczytałem o tej samoobronie. I wyobraźcie sobie Państwo, że zdarzały się sytuacje, kiedy to Polacy, żeby ratować się przed Ukraińcami, szli po pomoc do Niemców. I to dosłownie, administracyjnie. Zdarzały się miejsca na Wołyniu, gdzie Polacy byli już w takiej bezradności kompletnej, tak rozbrojeni, tak nie mieli szans, że szli do niemieckiego okupanta i mówili wprost: potrzebujemy broni. Chcemy się bronić przed Ukraińcami, bo oni tu przyjdą, nas wymordują. I
Nie wiem, czy Państwo możecie sobie to wyobrazić, bo ja nie. Wszyscy wiemy, co się działo w Polsce od września 1939 roku. Wszyscy wiemy, że armia Adolfa Hitlera to nie były nie tylko wojska sojusznicze, to nie były nawet wojska obojętne wobec nas. To byli nasi mordercy. A tymczasem Niemcy, widząc, co Ukraińcy robili z Polakami na Wołyniu, potrafili powiedzieć, dobra, rozdajcie tym Polakom broń, bo już naprawdę tu nie będzie nawet komu na nas pracować. Tu się ani jedna żywa dusza nie ostanie. Takie były sytuacje. Więc to pierwsza rzecz, że nawet Niemcy, ci spod armii Hitlera, potrafili Polakom pomóc nie z dobroci serca, z tego, że po prostu widzieli, że Ukraińcy tam wymordują wszystkich. A nawet Niemcy potrzebowali, żeby ktoś na nich pracował. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mój tata, człowiek urodzony we Lwowie. Człowiek, który przeżył, zresztą rówieśnik pani Ireny Tyszeckiej, on, no może ciut nawet starszy, bo 37 rocznik, urodzony we Lwowie, przeżył Wołyń. Jak na ironię, jego rodzina ewakuowała się z miasta do wsi, bo myślała, że na wsi to będzie łatwiej wojnę przetrwać. O ironia. Drohobycz, Trębowla, te miejsca, w których był, dwukrotnie uciekł spod noży UPA, więc bez względu na to, jaka dzisiaj jest narracja, no nie jest to miłośnik Ukraińców i on dobrze pamięta, co się działo. I wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, mój tata jest aktorem, zawodowym aktorem po krakowskiej szkole teatralnej. W różnych zestawieniach, jak tam się gdzieś szuka po internecie, znani Polacy ze Lwowa, to on czasem figuruje jako Eugeniusz Korczarowski. Ja ostatnio, mówiąc w przenośni, zbierałem szczękę z ziemi. Znajomy wysłał mi link do konta mojego taty na portalu Filmweb i tam przeczytałem, że mój ojciec jest aktorem ukraińskim. No po prostu to pokazuje Państwu na dowód tego, jak głęboko idzie to fałszerstwo. Nie wiem, czy ktoś sprawdził, czy mój ojciec jeszcze w ogóle żyje, bo może mieli nadzieję, że może już umarł, może nikt się o to nie upomni, ale chodzi o to, że oni są do tego stopnia bezczelni, że teraz, żeby zatrzeć tę polskość tam, to nawet z Polaków będą robić Ukraińców. A ja myślę, że oni szukają swoich bohaterów, a jak wiemy, oni ich nie znajdą, bo oni ich po prostu nie mają. No tak, no mój ojciec by się nie udał na ukraińskiego bohatera, chociaż niektórzy w internecie, ze względu na to, że patrzą właśnie, tacy różni wrogowie, złośliwcy, patrzą urodzony we Lwowie, to ojciec banderowiec, to wszystko jasne. Korczarowski podstawiony, bo stary ze Lwowa. No nie. Lwów to był ośrodek polskiej inteligencji przez setki lat. I ostatnia rzecz, bo dzisiaj dużo mówimy UPA, 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 jako ta ukraińska powstańcza armia. To wskazuje na to, jakby jednostki, które mordowały Polaków, były dobrze zorganizowane, usystematyzowane, umundurowane. I podkreślam to, że ważne, aby też na to zwracać uwagę, bo miałem okazję ostatnio rozmawiać z pewną Białorusinką, która no w sumie jaki mogłaby mieć interes tym, żeby jakoś bronić szczególnie Ukraińców i tłumaczę jej, co jest nie tak z tym Wołyniem, ona była szczerze zainteresowana i do mnie mówi na koniec, no ale nie możesz winić narodu, przecież to była zbrodnia systemowa, to władze Ukrainy tak kazały tym ludziom. Czyli jest zbudowana narracja, że istniało jakieś państwo ukraińskie, tak jak istniała Trzecia Rzesza, i to nie Niemcy, tylko jacyś naziści zorganizowani w partii politycznej wybrali swoją reprezentację i nakazali całemu narodowi być złym. Więc jeśli mówimy o UPA i banderowcach, mówmy zawsze w pełnym spektrum, że w te zbrodnie był zaangażowany cały naród i to była zbrodnia wręcz ochotnicza. Tam od kilkuletnich dzieci po starców, kto nie mógł mordować, to chociaż kradł, robili co mogli, żeby się na Polakach wyżyć, bo wreszcie mieli okazję do odwetu na tych strasznych lachach, na tych panach i tak dalej. W nas sobie upatrzyli wroga. No jak widzicie, Polaków wymordowali, Ukraina kraj mlekiem i miodem płynący, prawda? Jak sobie pięknie, to my tylko im staliśmy na drodze, żeby Ukraina była bogatym, silnym państwem. To tyle ode mnie. To teraz ja bym oddał mikrofon gospodarzowi i myślę, że możemy sobie pozwolić na kilka pytań od Państwa. Zanim jeszcze przejdziemy do pytań, brawo dla Piotra Wolkańskiego. I ktoś też chce, bo są gadżety, są książki, są szaliki, prawo.pl, tak? Śmierć wrogom ojczyzny. Są książki Jacka Międlara, są moje książki, są gadżety również misji, jeśli ktoś ma ochotę, tak zachęcam, by spojrzeć, wesprzeć nas w działalności. Czy ktoś ma pytanie, Mariusz, czy jakoś tutaj ma pytanie, Maciek, do kogoś z nas?
Po prostu stać proszę i... Proszę Państwa, mamy taką zasadę, że nie podajemy mikrofonu, wybaczcie. Proszę formułować w miarę krótko pytania i słucham Pana. Arkadiusz Drygier, immunitet rodzicielski w Rzeczpospolitej obojga rodziców. Mam takie pytanie, bo mam problem z ustaleniem pewnych rzeczy w historii. Nie mogę pewnych rzeczy odszukać, szczególnie w współczesnej historii. No tak próbowałem też od ojca się dowiedzieć, od rodziców. Na szczęście miałem oboje. Słuchajcie, czy w powojennej Polsce zdrada ojczyzny, tej polskości, zachowania korupcyjne, formy oszustwa były surowo karane? Mówię o tej polskości dwudziestolecia międzywojennego. Czy w powojennej Polsce, czy dzisiaj zdrada, oszustwo i korupcja, zachowania korupcyjne są surowo karane, bo słyszę o jakichś aferach i są te afery wygaszane. Słyszę o różnych formach, czasami w telewizji coś tam przemknie i wszystko jest wygaszane. Czy ja naprawdę nie jestem w stanie wskazać w powojennej Polsce momentu, w którym... Po drugiej wojnie, w tej naszej rzeczywistości, nie potrafi odszukać realnej informacji, że zdrada ojczyzny przez wyższych funkcjonariuszy państwowych, już nazywam po imieniu, przez ludzi władzowych, czy oni byli albo zostali oficjalnie, formalnie, publicznie, surowo ukarani. Naprawdę, jakoś nie mogę tego wyłapać. Komisje, słyszę ciągle komisje. Przepraszam, że tak go przeżyłem. To ja tylko z uwagi na naszych widzów powtórzę Pana pytanie tu do tego mikrofonu, bo mogło być nie słychać. Pan zapytał, czy w stosunku do porównywalnie drugiej RPF, trzeciej RPF, czy w epoce powojennej ludzie, którzy sprawowali władzę, byli karani za zdradę stanu. Czy udało się w ogóle kogokolwiek ukarać, no tak jak pamięcią sięga. Jeśli chodzi o trzecią RP, prosta odpowiedź. Wciąż na wolności chodzi pan były prezydent Komorowski, który ma niekwestionowane kontakty z rosyjskim wywiadem, które co najmniej powinny go nie tyle eliminować z życia publicznego w Polsce, ale co najmniej powinien mieć bardzo długi proces z tego względu. Już nie mówię o Tusku. Rzeczy, które... Słuchajcie, nie mogę nawet zacząć, bo jak zacznę, to bym nie skończył do jutra. Nie. Trzecia RP jest tworem kryminalnym. Koniec, kropka. Jeśli mamy twór państwowy, który jest tworzony na agentach, kapusiach esbeckich ze esbekami i Kościół jeszcze niestety to przypieczętował, no to nie możemy liczyć, że jakikolwiek wyższej sfery polityk będzie sądzony. Jeśli chodzi o drugą RP, no to tam były, nie wiem, za zdradę państwa dowiedzioną, była przewidziana i wiem, że karano. Wiem, jak to potwierdzić. Teraz mi dosłownie padło do głowy, bo w Łodzi jest takie stowarzyszenie rodzin policyjnych, ale to chodzi o taką stuletnią nawet tradycję. I pamiętam na jednym z wykładów właśnie człowiek, który się tym zajmuje, opowiadał, że w przedwojennej Polsce, żeby funkcjonariusz policji państwa dostał zgodę na ślub, na przykład z Ukrainką, to było całe dochodzenie, kim jest ta kobieta, z jakiej rodziny się wywodzi, czy nie było żadnych w jej rodzinie zamachowców na polską suwerenność i generalnie musiał w ogóle dostać zgodę swoich przełożonych, żeby taki ślub zawrzeć, żeby było pewne, że człowiek, który pilnuje porządku prawnego w państwie, nie jest właśnie pod wpływem tylko jakichś środowisk antypolskich. Także myślę, że to jest bardzo znamienne, bo dziś można naprawdę być w rodzinie skrajnie antypolskiej i być nawet ministrem w tym państwie. To może tyle. Następne pytanie. Mam nadzieję, że Pana usatysfakcjonowała odpowiedź Piotra i Piotra. Domyślałem się, jaka będzie. No nie zaskoczyła mnie zupełnie. Nie zawsze jest tak, że fakty będą nas zaskakiwały. Czasami są potwierdzeniem tego, co mamy w głowie. Tak więc to dla Pana
Nie było żadnej afery, żadnej komisji śledczej, która doprowadziła do skazania kogokolwiek w tym kraju. Jedynym, czego się boi władza jakakolwiek, która jest u władzy, jakaś opcje polityczne, to tego, że ludzie wyjdą na ulicę. Opinii publicznej bardzo mało wychodzi, więc może dlatego dzisiaj też zwalczała się Jacka Międlara jako organizatora Marszu Polaków we Wrocławiu, bo widzi, że systematycznie rośnie mu ilość na tym marszu i dlatego też, bo marsz, który był marszem wielu środowisk, warszawski marsz, po prostu został kupiony, przejęty, jak zwał, tak zwał. I dlatego niczego nie rozliczono w III RP, nie rozliczy się w III RP niczego moim zdaniem, dopóki Polacy będą siedzieć na czterech literach i mówić jakoś to będzie, przyzwyczajać się do tej orwellowskiej rzeczywistości. To jest moja konkluzja. Czy są kolejne pytania? Jeżeli tak, to za chwilę podejdzie pan tutaj kierownik. Proszę, kto ma pytanie? Ja tylko jeszcze, zanim to pytanie, to przypomniał mi się taki cytat, który usłyszałem, jak byłem na studiach, że największą ułomnością Rzeczypospolitej w 1000 lat historii naszego państwa była permanentna niezdolność do karania zdrajców. To prawda. Ja mam do przekazania informacje, może to nie jest stricte pytanie, ale również co ty myślicie. Na dzisiejszym marszu widziałam pracownika Urzędu Miasta, który miał plakietkę. Słowo nie powtórzę, ponieważ się przed chwilą schował, ale na pewno było tam napisane, że jest pracownikiem Urzędu Miasta, bądź pracownikiem prezydenta miasta. Tak, i ma za zadanie rozmawiać ze społeczeństwem o ksenofobii i tolerancji. Co w ogóle ci ludzie robili ci na marszu? Za czyje pieniądze w ogóle byli na tym marszu? Ten pan powiedział, że z pracy uciekał przede mną. Uciekł przede mną dobre kilkadziesiąt metrów i dam sobie spokój, bo nie dzwonię po policję. Tak się domyślam, żeby ktoś go ratował przed moimi pytaniami. Ale zastanawiam się, kim są, znaczy ten człowiek, ale prawdopodobnie słyszałam też z tłumu, że było ich kilku, z plakietkami od prezydenta miasta i za czyje pieniądze w ogóle ci ludzie pracują i po co byli na marszu Polaków. Powtórz jedno zdanie, tylko pytanie, bo tutaj pani pytała o to, kto opłaca i kim są ludzie na manifestacjach wrocławskich, którzy niby zajmują się ksenofobią, mową nienawiści w trakcie tej manifestacji, jaką rolę spełniają podczas tych manifestacji, czy są zawsze, czy są tylko sporadycznie, no i kto za nich płaci. Myślę, że tak spuentowałem tak, w kilku zdaniach, w dwóch zdaniach. Słuchajcie. W zasadzie od chyba pięciu lat możemy mówić o takim naprawdę wręcz strukturowo zorganizowanym organie w magistracie wrocławskim od roku 2018. To jest od tego roku, kiedy prezydentem miasta został Jacek Sutryk. Jest taki organ, który permanentnie próbuje nam zdelegalizować i zablokować każdą manifestację. Od listopada 2018 roku, może przypomnę po kolei, 11 listopada 2018, organizujemy marsz z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prewencyjnie, zanim marsz wymaszerował, rozpoczął się kilka dni wcześniej, Urząd Miasta delegalizuje kilka dni wcześniej nasz marsz. Zaraz po tym, gdy został prezydentem Jacek Sutryk. Potem ten marsz został zdelegalizowany, już bo wygraliśmy w sądzie okręgowym, w trakcie samej manifestacji, tak 15 minut przed końcem, żeby tylko zdelegalizować. Rok 2018, dalej antykomuna, 13 grudnia. Również antykomuna zdelegalizowana. Podobnie 1 marca 2019 roku. Za to teraz Sutryk mnie oskarża subsydiarnie, czyli po dwukrotnym umorzeniu przez prokuraturę w buty oskarżyciela wskakuje Jacek Sutryk za słowa, które uargumentowałem artykułami naukowymi Krzysztofa Szwagrzyka, czy Pietrowa, czy innych jeszcze publicystów, historyków, którzy tym tematem się zajmowali. Parafrazując słowa Witolda Pileckiego, mówiącego, że Auschwitz to była tylko igraszka,
powiedziałem, w takim wypadku, wskazując na taką totalną nadreprezentację społeczności żydowskiej w strukturach NKWD i bezpiece stalinowskiej, należy wysnuć wniosek. Żydokomuniści byli gorsi niż naziści. Następnie powiedziałem, że Franciszek Bleichmann, na którego w tamtym czasie wskazał Mike Pompeo jako na autorytet Polaków, a był to ubecki zbrodniarz, że jest wrogiem naszej ojczyzny, a nie naszym bohaterem, oraz zmieniając hasło z dwudziestolecia międzywojennego, hasło Wasze ulice, nasze kamienice, którego autorami była społeczność żydowska, powiedziałem Nasze ulice, nasze kamienice. Za te trzy stwierdzenia mam subsydiarny akt oskarżenia, mimo iż według polskiego prawa Jacek Sutryk nie ma legitymacji procesowej, czyli nie może mnie oskarżać. W odpowiedzi na to sąd wystosował pisma do organizacji żydowskich z gminą żydowską na czele, czyli wskoczył w rolę oskarżyciela i zapytał, czy aby przypadkiem gmina nie chciałaby być oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie i poszkodowanym. Takie także komunikat został opublikowany na stronie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, żeby pokrzywdzeni się zgłaszali, namiętnie się zgłaszali do tego skandalicznego procesu. I tak było dalej. Następne manifestacje, 11 lipca 2019 roku, zdelegalizowano nas za to, że stwierdziliśmy, iż ludobójcami nie byli ludzie bez rodowodów, ale to byli Ukraińcy i wzywamy do tego naród ukraiński, aby od tych zbrodni się odciął i aby te zbrodnie potępił. Także zdelegalizowano nasze manifestacje i tak dalej. Bartłomiej Ciążyński, były polityk i radny miasta z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działający w pierwej przy Dudkiewiczu Rafale, poprzednim prezydencie miasta Wrocławia, teraz przy Jacku Sutryku, objął taki urząd doradcy w sprawie mowy nienawiści, tolerancji, walki z ksenofobią i tak dalej, czy walki z mową nienawiści. Jest to człowiek, który pod byle pretekstem próbuje wszelkie manifestacje zdelegalizować. Jest to człowiek, którego postawa podczas manifestacji 11 lipca 2019 roku mówi wszystko. Gdy wszyscy Polacy z powagą na baczność odśpiewali rotę, by oddać cześć Polakom pomordowanym na Kresach, ten człowiek z rękami w kieszeni i z wypiętym, przynajmniej tak to widziałem, wypiętym kroczem, stał i nawet gęby nie otworzył. Przykry był to widok, mnie to osobiście bolało, jako człowieka, który jest, przynajmniej tak siebie postrzegam, jako osoba, która jest taka delikatna patrząc na krzywdę ludzką, a krzywdą ludzką były te przeraźliwe morderstwa. Ta postawa była lekceważąca i była niegodna, była napluciem dla mnie w twarz i dla tych, którzy byli upamiętnieni w czasie tej manifestacji. Tam jest także pani Agata Bukowska z Wydziału Bezpieczeństwa, która kolaboruje, może trochę pejoratywne słowo, współpracuje siłą rzeczy między organami magistratu i z Ciążyńskim i zresztą. Tam jest radca prawdy Sebastian Położyński. I wam byście poznali sobie te imiona i nazwiska. Rzeczywiście oni robią wszystko, co w ich mocy, żeby każdą naszą manifestację zdelegalizować. W dniu wczorajszym, gdy była u mnie kryminalna z wrocławskiej komendy pod domem, zresztą byli u mnie pod domem, Robert zdołał przyjechać i Staku, gdzieś tutaj Staku poszedł i sami widzieli, że byli, powiedzieli mi, że magistrat przymierza się do tego, żeby zdelegalizować nas już o godzinie 16, ponieważ będą chcieli wskazywać na to, uwaga, nie, że świadkowie rzezi wołyńskiej mówią prawdę, ale że łamiemy w ten sposób prawa autorskie, ponieważ oni założyli, że ja nie jestem autorem tych wywiadów. No, na ich niekorzyść, ja jestem autorem tych wszystkich wywiadów i nie mieli pretekstu do tego, żeby nas delegalizować. Tak więc tutaj ich pech. Mam nadzieję, że żadnych innych tam prób delegalizacji dzisiaj nie było. Myślę, że oni byli, a powiem tak brzydko, wulgarnie, onanizowali się na wieść o tym, że zostałem zatrzymany. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak było i to im wystarczyło. Nie lubią mnie, nienawidzą mnie za organizowanie takich manifestacji, takich marszy w mieście, z którego chcieliby zrobić takie stolice multikulti w Polsce. My na to nie pozwalamy. Wrocław to jest polskie miasto i tutaj Polak jest polscy gospodarzem. Tak więc odpowiadając na pytanie,
Pani przemiłej, to chyba tyle. Kto następny? Dobrze, oddaję głos prowadzącemu Piotrowi. Kochani, będziemy powoli kończyć. Oczywiście zostajemy tutaj, jeśli macie ochotę i czas na kulturowe rozmowy i tak dalej. Tak jak mówiłem, są nasze gadżety i emisji TV i Prawo.pl i moje książki również. Można pomóc nas w ten sposób, kupując je. Dziękujemy wam serdecznie. Z dedykacją możemy podpisać, że jesteśmy oczywiście tutaj do waszej dyspozycji. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj na marszu przede wszystkim i że po marszu chcieliście tu przyjść. Dziękuję wam za to, że jesteście i że dzisiaj, chociaż nigdy nie wątpiłem, to wstąpiły we mnie pokłady jeszcze większej nadziei, że Polska wróci. Prawdziwa Polska wróci. Dziękuję wam bardzo. Pola! Polsce gospodarzem! Pola! Polsce gospodarzem! Pola! Polsce gospodarzem! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! I dla ojców niepodległości! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Wstańcie proszę, powiecie przywara międlara, ale zróbmy to. Za pomordowanych Polaków, wieczór odpoczywanie, racz im dać Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczór odpoczywanie, racz im dać Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczór odpoczywanie, racz im dać Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za naszą ojczyznę, Maryjo Królowo Polski. I dla was wszystkich. Dziękujemy! 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 Z mojej strony do zobaczenia za rok na marszu, ale pewnie wcześniej jeszcze, mam nadzieję, nasze drogi się skrzyżują. Do zobaczenia! Cześć! Dziękujemy. Dziękuję za każde miłe słowo. Dziękuję.